jak co dnia budzi się miasteczko. Świtu blask z powiek kradnie sen. Jak co dnia wszyscy ludzie rześko wstają tu, by rzec. Bonjour! 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 Jak co dzień z pełną tacą idzie piekarz. Ma świeże bułki, świeży chleb. Już od wielu, wielu lat zapomniany wiejski świat żyje rytmem stałym tak. Dzień dobry, Bello. Dzień dobry, panu. Dokąd idziesz? Po książkę. Właśnie skończyłam czytać jedną i chcę wypożyczyć inną, ale tak. No tak. Marie, gdzie chleb? Raz, dwa. Popatrzcie na nią, cóż to za dziewczyna. A ja patrzę na cały chleb. Ale szalona ponad wiek. Z nikim nie zadaje się. Ona dziwna jest i każdy o tym wie. Bonjour. Bonjour. Co u rodziców? Bonjour. Bonjour. A żona gdzie? Daj mi sześć jaj. Za drogo liczy. Inaczej żyć niż oni przecież chce. O, Bella! Dzień dobry. Przyszłam, żeby oddać książkę. Już przeczytałaś? Tak, i to jednym tchem. Czy jest jakaś nowa? Od wczoraj jeszcze nie. Nic nie szkodzi. To teraz pożyczę tę. Ale tę dwa razy już czytałaś. Bo bardzo ją lubię. Podróże, pojedynki, zaklęcia, zaczarowani królewicze. Skoro tak ci się podoba, to daję ci ją. Naprawdę? Oczywiście. Och, dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Popatrzcie, idzie dziwka, a dziewczyna, co myśli, zgadnij, jeśli chcesz. Rozmarzona i beztroska, cały czas w książce ma nos. Tajemnicą Boga dla nas wszystkich jest. O, to ten fragment właśnie, znam na pamięć chyba te pięć stron. Dzięki, szyk! Ale kto naprawdę wie, co w jej duszy dzieje się? Całkiem inna od nas Bella jest. Tak inna od nas Bella jest, tak inna od nas Bella jest jak nie. Od pierwszej chwili, kiedy ją ujrzałem, wiedziałem, miłość musi przyjść. Tylko ona, prosty fakt, równie piękna jest jak ja, więc zdobędę ją i musi za mnie wyjść. Spójrz tam, to on, czy nie wspaniały? Monsieur Gaston, chcę schrupać go. Brakło i już znów serce wali. Przystojny, brutal, silny, oto kto. Bardzo! Drogi, przepuśćcie mnie! Przecież wie, nie powiem.